Siemanko wszystkim. Witamy na kolejnej edycji warsztatów Power i na ostatnim już warsztacie Power z serii Pythona. No i w tym roku, jak pewnie już dobrze wiecie, motywem przewodnim było uczenie maszynowe, czyli po angielsku machine learning. I nasz sponsor DeepSense prowadzi rekrutację, więc jeżeli nie macie jeszcze ciekawego zajęcia na wakacje albo chcecie po prostu być częścią ich zespołu, tak, no to link do tej rekrutacji macie w opisie. Tak już powiedzmy wyglądał nasz rozkład jazdy, ale też możecie zobaczyć, że jeszcze jest jeden tydzień, jeszcze we wtorek, będzie case study DeepSense'a o uczeniu maszynowym w medycynie. A dzisiaj właśnie przerabiamy ostatni warsztat z serii Pythona, tak, na którym będzie wyjaśnialny machine learning. Oczywiście wszystkie poprzednie filmy, wszystkie poprzednie streamy macie w playliście. Możecie tutaj zajrzeć do niej w linku w opisie. I dzisiejszy warsztat poprowadzi Agata Kaczmarek, która jest studentką trzeciego roku inżynierii i analizy danych na Politechnice Warszawskiej. Jest również członkinią koła naukowego Data Science, która tak się składa, że właśnie wróciła z wymiany Erasmus, gdzie uczyła się właśnie o machine learningu i wyjaśnialnym uczeniu maszynowym. Więc jesteście, wydaje mi się, w bardzo dobrych rękach, więc ja się tutaj wyciszam i oddaję Ci, Agato, głos. Dziękuję za takie ładne przedstawienie. Mam nadzieję, że sprostam temu przedstawieniu. I teraz chciałabym zapytać, chyba czy widać na pewno mój ekran. Widać, tak. Super, dobra. To witajcie. Już zostałam ładnie przedstawiona, tak, jestem Agata i poprowadzę z Wami ostatnie warsztaty z Pythona, nie licząc warsztatu z DeepSense'em. Co będzie się działo podczas tego warsztatu? Na początek przyjrzymy się danym, na których będziemy pracować w dniu dzisiejszym. Następnie zrobimy małe przypomnienie o drzewach, tego co było tydzień temu na warsztatach prowadzonych przez Łukasza. Dodam jeszcze parę rzeczy przy tym do tego, a także jeszcze coś opowiem delikatnego o tree boostingu. Na koniec tutaj całego tematu tworzenia różnych modeli opowiem Wam o narzędziu, jakim jest AutoML, a następnie przejdziemy już do całości wytłumaczalnego uczenia maszynowego i dowiecie się właściwie, co to jest i po co to jest, jak wytłumaczyć prosto dane osobom, które nie są fachowcami w dziedzinie. Poznacie kilka metod wytłumaczania, które możecie odpalić we własnym Pythonie. I potem pokażę Wam jeszcze takie narzędzie Arena. Gdybyście nie chcieli sami bawić się w implementowanie tego wszystkiego i wpisanie kodu, to właśnie na tej arenie możecie zobaczyć właśnie parę takich wykresików. No dobra. No to tak, żeby dzisiejsze... Tutaj link do tego kolaba, na którym ja mam te wszystkie informacje, znajduje się w linku w opisie naszego streama. I teraz dane, na których będziemy dzisiaj działać, to są dane dotyczące katastrofy statku Titanic. To jest dokładnie ten sam zbiór, który poznaliście, jeżeli byliście na pierwszych warsztatach tegorocznym cyklu. Natomiast zanim zaczniemy działać, musimy doinstalować, przynajmniej w kolabie, wy pewnie jeżeli jesteście lokalnie, możecie też musieć doinstalować bibliotekę H2O oraz Dalek. To pierwsze będzie używane przy AutoML-u, natomiast to drugie to jest już biblioteka stricte do wytłumaczalnego uczenia maszynowego. Tutaj mamy oczywiście import wszystkich rzeczy, których będziemy używać, no i oprócz takich podstawowych bibliotek jak NumPy i Pandas, podczas dzisiejszych warsztatów będziemy też używać różnych fragmentów biblioteki Xcern, takich jak na przykład drzewo decyzyjne, żeby samemu tego nie implementować. Tu na początek pobieramy naszą CSV-kę z tego samego źródła, co pobierana była podczas pierwszych warsztatów. No i odczytujemy kolumny, jak możemy zobaczyć tutaj poniżej. Tu są same kolumny, następnie mamy pierwsze kilka rzędów z naszej ramki danych. I teraz, tak jak możecie zobaczyć, no to
Pierwsza kolumna, czy tutaj na początku jest liczba pasażerów. Pasażerów jest 891 w tym zbiorze danych. Pierwsza zmienna tutaj to jest, czy ta osoba przeżyła katastrofę, czy nie. 0, że nie, 1, że tak. Następna zmienna mówi o klasie, w której podróżowała ta osoba, czy to była pierwsza, druga, czy trzecia klasa. Następnie jest imię i nazwisko osoby, potem płeć, a następnie wiek, potem liczba rodzeństwa, czy tam krewnych odpowiednio na pokładzie, numer biletu, opłata za ten bilet, numer kabiny, a także gdzie ta osoba wsiadła na statek. No i teraz już wracając do drzew, do danych wrócimy jeszcze za trochę naszych warsztatów, natomiast na początku wróćmy do drzew. No i teraz tutaj jest takie krótkie podsumowanie, jakbyście potem chcieli zajrzeć do tego pliku, natomiast ja przejdę już do takiego obrazka. No tutaj akurat obrazek też jest, on jest stworzony na Wikipedii, on jest wrzucony, natomiast przedstawia dobrze to, co chciałam Wam pokazać. To znaczy przedstawia drzewo właśnie dotyczące również pasażerów na Titaniku. No i teraz jak to czytać? Po prostu bierzemy jakąś jedną obserwację, na przykład tutaj pierwszego naszego pasażera bierzemy. No i pierwszą rzecz, którą tam obserwujemy, patrzymy na początku na płeć. I teraz jeżeli ta osoba jest płci żeńskiej, no to jak możecie tam potem zobaczyć na moim wytłumaczeniu, jakby tutaj możecie powiedzieć, że te liczby, które tutaj mówię, te liczby tutaj, te bez procentów, to jest prawdopodobieństwo przeżycia danej osoby, jeżeli jest kobietą, tak po prostu, bez żadnych większych warunków i stanowi to 36% zbioru. Jeżeli mamy mężczyznę, to rozpatrujemy jeszcze zmienną wiek, i to jeżeli jest poniżej, powyżej 9,5 roku, no to szanse na przeżycie to już tylko 17% i stanowiło to ponad 61% zbioru. Następnie mamy tutaj właśnie tą zmienną dotyczącą krewnych i rodzeństwa. No i jeśli osoba miała więcej krewnych na pokładzie, więcej równe 3, no to właśnie jej szanse drastycznie spadały, porównując do tego, jak osoba miała mniej. No i to jest taki przykład drzewa, no ale tak naprawdę mieliśmy jeszcze zrobić podsumowanie w ogóle o co chodzi w tych drzewach. Tutaj jak mamy ten rysunek, no to nasze gender to jest korzeń naszego drzewa. Jak drzewa informatyczne, tak jak matematyczne są, rosną w dół. Więc tutaj jest głębokość drzewa i teraz te liście tutaj, te węzły wewnętrzne tutaj są w środku, natomiast te ostatnie no to są już liście. No i te tutaj nasze połączenia, no to są gałęzie, tak nazywane w drzewach. Drzewa to ogólnie są modele predykcyjne, które pozwalają na przejście od obserwacji, właśnie tak jak my zrobiliśmy, do konkluzji. Czyli na przykład jak mamy mężczyznę, który, nie wiem, miał 30 lat, no to tutaj od razu możemy pójść i powiedzieć, że on bardzo prawdopodobny, że jego szanse przeżycia to były 17%, więc prawdopodobnie no niestety nie przeżył tej katastrofy. Teraz możemy tak naprawdę działanie drzewa jakby interpretować jako zadawanie pewnego rodzaju pytań. Po prostu zadajemy, jaka jest płeć, no to mężczyzna czy kobieta. I to są kolejne odpowiedzi. Drzewa w ogóle zostały wymyślone głównie do klasyfikacji, na przykład danych kategorycznych. I klasyfikacji też można zrobić tak jak tutaj, czy osoba przeżyła, czy nie, 1-0. Natomiast jednym z plusów drzew jest to, że mogą one być, jakby teraz są stosowane nie tylko do danych tutaj 1-0 binarnych, tylko one są również nawet do regresji stosowane. Podczas projektowania i tworzenia drzew trzeba tak naprawdę wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Jedna z rzeczy to są właśnie te kryteria podczas dzielenia drzewa, czyli tutaj u nas na przykład jest to płeć czy wiek. I teraz te kryteria, no to jest mężczyzna czy kobieta, albo jak, w którym miejscu położyć tą różnicę, czy to jest 9,5, czy że to jest więcej, czy mniej. Również bardzo ważne jest to,
kryterium mówiące, kiedy należy skończyć uczyć drzewo. No ale po co skończyć uczyć? Przecież im dłużej się pouczy, tym będzie lepsze. Może i tak, ale jak trenujemy dane, to trenujemy je na zbiorze treningowym, a potem je testujemy na zbiorze testowym, żeby zobaczyć, czy drzewo się nie przeuczyło. To znaczy, czy zbyt bardzo nie dopasowało się do zbioru treningowego. I wtedy na zbiorze treningowym mamy bardzo mały błąd, natomiast na zbiorze testowym mamy bardzo duży błąd. I wtedy no, to nie ma sensu, bo te dane owszem są dopasowane w dobry sposób do tego, jakie daliśmy im dane treningowe, ale nam nie chodzi o to, żeby one, te modele dobrze się sprawowały na tym, na czym je trenowaliśmy, tylko na nowych, podobnych danych. No i właśnie kiedy mamy za dużą głębokość drzewa, kiedy ono za długo się uczy, no to właśnie jest w stanie się przeuczyć. Z drugiej strony, jak damy za małą głębokość drzewa, no to oczywiście ono się po prostu nie douczy. No i tak jak już wspomniałam, zaletami naszych w ogóle drzew jest to, że są właściwie dość proste. W szczególności ich interpretacja jest prosta, no bo możemy sobie taki rysunek narysować. Nawet są takie funkcje w Pythonie, że można to zrobić po prostu nie odręcznie, tylko tutaj właśnie za pomocą funkcji. No i właściwie jest to dość prosto interpretowalne i dodatkowo drzewa są efektywne obliczeniowo i dobrze sprawdzają się przy dużych zbiorach danych. Jednakże jest mały problem z nimi, że jeżeli mamy dane treningowe, które się troszeczkę zmienią, to może to nam bardzo dużo zmienić i w naszym drzewie jako modelu, i w wynikach, które dostaniemy. No ale już może dość o drzewach, już dostaliście mniej więcej kursy wiedzy, jak to wygląda. I teraz przejdźmy do tak zwanego tree boostingu. Kiedy mamy drzewa, to możemy je połączyć w zespoły takich drzew decyzyjnych i wtedy nowe drzewo jest dodawane przy każdej kolejnej iteracji, stawiając na te etykiety, które prowadziły do błędów w poprzedniej iteracji. Tutaj polega to na tym, że mamy te modele, które są właściwie niewiele większe, niewiele lepsze od na przykład dla klasyfikacji, od losowych po prostu modeli. I kiedy ich mamy kilka, jakby tak razem stworzonych, no to potem uśredniamy w jakiś sposób te, jakby robimy taki głos większości i dzięki temu mamy mniejszy bias. Bias jest to, dokładniej mówiąc, bias to jest tendencja algorytmu, żeby cały czas uczyć się jakby w pewnym momencie źle, że on się uczy tylko na przykład na części danych, ignoruje część innych danych, które jest bardziej ogólna i mniej kluczowa. I wtedy na przykład jak mamy dwa zbiory danych, no to ten model się bardzo przyucza do jednego w tym pewnym stopniu. No i to nie jest to, co, na czym nam zależy, więc jeżeli mamy kilka różnych drzew, czy tam nawet już więcej tych drzew, no to one się, to on się, ten bias zmniejszy. I tak jak mamy ten rysunek, to jest mniej więcej podstawowy wygląd, jak to tutaj ma działać, że mamy pierwszy model, pierwsze drzewo, które ma, no właściwie jest to bardzo proste drzewo i ono ma powiedzieć, czy jeżeli, ono twierdzi, że jeżeli x jest mniejsze od jednego, to nasz model jest tutaj kółkiem. Jeżeli większy, no to, że jest na przykład kwadratem. No tylko, że w tym momencie te trzy kółka zostaną źle zaklasyfikowane jako kwadrat. No i wtedy, kiedy chcemy polepszyć nasz model, dostawiamy kolejne drzewo. Tym razem mówimy mu, że oprócz tego pierwszego warunku musi mieć również ten drugi warunek. Musi spełniać, że jeżeli y jest większe od 4, no to wszystko będą kółka, a to będą tutaj, ten kawałek to będą kwadraty, a ten to będą kółka, bo to już zostało wcześniej zaklasyfikowane. No ale nadal tutaj mamy jeszcze jedną daną, która jest źle zaklasyfikowana. No i wtedy dostawiamy po prostu jeszcze trzeci model na takiej samej zasadzie jak ten drugi. No i dzięki temu możemy powiedzieć, że tutaj mamy kwadraci. No i teraz jak popatrzymy na ten wykres, no to on właśnie dobrze pokazuje, że im mamy, właśnie jak mamy jeden model, no to on ma duży błąd. Natomiast im więcej modeli dostawimy, no to jest oczywiście rysunek poglądowy, ale im więcej takich tych drzew dostawimy, czyli wraz z iteracjami, ten błąd będzie malał. Teraz chciałabym jeszcze pokazać Wam to narzędzie AutoML.
które będzie, chodzi w nim o to, że jeżeli tutaj tu wcześniej, no to trenowaliście sami modele i trzeba było coś tam napisać bardziej skomplikowanego, no i oczywiście jak trenujecie te modele później, no to nie będziecie brali pierwszego, lepszego z brzegu modelu i mówili, że no wystarcza wam, nie wiem, na przykład 56% akuracji, co jest niewiele lepsze od losowego modelu, jeżeli macie do czynienia z klasyfikacją dwuklasową. No i wtedy będziecie próbować tworzyć coraz bardziej skomplikowane modele. No a tworzenie takich modeli, to trzeba do tego mieć, posiadać jakąś wiedzę. Co więcej, no to zajmuje ileś czasu, bo trzeba znaleźć jeszcze te właściwe modele. No i narzędziem, które przychodzi nam z pomocą, jest AutoML, które właśnie jest z tej biblioteki, możemy je wziąć z tej biblioteki H2O. No i najpierw trzeba je tam zainicjalizować, żeby ono w ogóle ruszyło i następnie musimy zaimportować dane, na przykład przy pomocy naszej biblioteki H2O, to one wtedy już są w tym właściwym typie, które ta funkcja potrzebuje, bo ona nie chce zwykłego NumPy'a, ona chce, no woli, żeby to było właśnie jej. Dzielimy dane po prostu na treningowe i testowe, no tak po prostu, żeby było to zgodnie z wszelką tutaj metodologią, tak bym określiła. Zamieniamy na faktory, a następnie po prostu uruchamiamy to AutoML. Na przykład tutaj ja uruchomiłam to dla 20 modeli i jest seed, żeby to się, to jest nasze ziarno, czyli żeby ten wynik był powtarzalny, bo jeżeli byście to odpalili bez tego seeda, no to może wam za każdym razem teoretycznie wyjść co innego. Tak po prostu będzie. Następnie trenujemy i tak jak tutaj zaznaczyłam, ta linijka naprawdę się dłuższą chwilę wykonuje. Mi się chyba to wykonywało 10 minut przynajmniej. Także jeżeli będziecie odpalać sobie tego notebooka sami, no to po prostu poczekajcie cierpliwie, idźcie zrobić herbatę, wszystko, tylko po prostu poczekajcie. I teraz tak, tutaj, no tutaj właśnie jak się tworzy ten AutoML, no to on bardzo dużo informacji nam zostawia, o której tam został wywołany, co się tam działo po kolei, no ale jak to przeskrolujemy, no to dostajemy właśnie tą najważniejszą część, którą chcieliśmy uzyskać, to jest te nasze 20 modeli tutaj wymienionych i one są posortowane od najlepszego do najgorszego, jak to wyszło. No i teraz tutaj te nasze modele mają takie dziwne nazwy, to zaraz przejdziemy do zrozumienia, chociaż częściowego, co to jest. No ale każdy z tych modeli został wytrenowany, jakoś jak widzicie, tutaj jest kilka nawet takich samych, no to one po prostu zostały wytrenowane z różnymi parametrami. No a tutaj macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem różnych miar, które można zastosować do właśnie oceny modeli. No i macie różne wartości, no na przykład ten pierwszy osiągnął akurację 86%, czyli no dużo lepiej niż byłby to po prostu zwykły, losowy tam klasyfikator 0,1 z prawdopodobieństwem 50%. No i kiedy mamy tutaj już te nasze tutaj modele wytrenowane, możemy wywołać komendę, która pokaże nam najlepszy model znaleziony, czyli to jest to AML Leader, gdzie AML jest naszą po prostu nazwą, którą my nadaliśmy tam u góry temu narzędziu. No i teraz tak, właśnie tak jak widzimy, tutaj mamy dokładnie podane od razu, jakie są dokładne szczegóły modelu, że jest to Random Forest, czyli właśnie las losowy, czyli tematyka związana z drzewami. On powiedział, że zrobił sobie 42 drzewa, to był ten najlepszy. Jeżeli chodzi o głębokość w tych drzewach, no to najmniej głębokie było drzewo, które miało 13 warstw jakby, a najbardziej takie, co miało 20. No i teraz średnio miały one tam na przykład 103 liście. Następnie tutaj to, co was jeszcze mogłoby zainteresować, to mamy tutaj metryki na danych treningowych. No i tu właśnie mamy na przykład AUC, które ma tam prawie 0,85, czyli no jest dobrze. Następnie, no tu mamy więcej metryk tutaj wypisanych właśnie,
co kto lubi, możemy sobie poszukać. No i tutaj mamy jeszcze bardzo wiele innych informacji, które możecie sobie potem poczytać, zobaczyć, zrozumieć, wygooglować, zaprzyjaźnić się z nimi. Dobra. I nawet tutaj jeszcze mamy, jeszcze to Wam powiem, że mamy tutaj jeszcze pokazane, on nawet już tłumaczy i mówi, jaka według niego jest ważność zmiennej. No i jemu wyszło w sumie, że najważniejsza to była jakby kabina, a potem płeć oraz wiek. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie na tamtym obrazku na początku. No to kabina nie była wcale istotna, ale już płeć, a także wiek, no było już istotne. No dobra. To mam nadzieję, że wszystko dotychczas jest w miarę jasne, co tutaj się dzieje. I chciałabym, żebyśmy teraz przyszli do tematu wyjaśnialnego uczenia maszynowego. No ale zacznijmy od takiego prostego zadania. Przyjrzyjcie się proszę tutaj tym dwóm obrazkom. Na pierwszym macie tabelkę, na drugim macie wykresik. No i powiedzcie, znaczy może nie powiedzcie, bo ja nie widzę waszych tych odpowiedzi niestety, natomiast pomyślcie sobie, które z tych obrazków jest dla was bardziej taki intuicyjny, lepiej się czyta te wszystkie dane. Dobra, mam nadzieję, że taki krótki rzut oka na te dane pozwolił wam już zobaczyć, że żeby odczytać tutaj tą tabelkę u góry, no to naprawdę trzeba się nagłowić, przeczytać wszystkie tam informacje, żeby wychwycić jakieś trendy. No i to jest dość czasochłonne relatywnie. A natomiast patrząc na to, co się dzieje na tym niższym rysunku, no to od razu widzicie, że dla tych trzech grup ten poziom jakiegoś tam medycznego składnika spada, natomiast ten różowy dla osób tam nisko dochodowych rodzinach czy tam państwach wzrasta. No i od razu jesteście w stanie wizualnie powiedzieć, że to jest właśnie ten trend, na przykład, którego szukacie, jeżeli szukacie odchyłek od normy. I właśnie wizualizacja jest kluczem do wielu rzeczy. Dzięki wizualizacji możecie przedstawić wasze dane, przedstawić wasze modele i to w taki sposób, żeby ktoś, kto nie jest specjalistą, nie jest tutaj architektem sieci, kto nie jest związany z machine learningiem, był w stanie jakoś tam zrozumieć, nawet tak lekko i intuicyjnie, żeby był w stanie zrozumieć. Tak samo z danymi. Jeśli przedstawicie komuś taką tabelkę, no to ktoś zupełnie może nie zrozumieć, może nawet nie chcieć na to spojrzeć, a na taki wykres, no to od razu się mniej patrzy. No i właśnie to jest taki mały wstęp do tego, że jak tutaj mamy trochę przydługi tekst, żebyście sobie mogli potem przeczytać, ale chodzi głównie o to, że od czasu, kiedy machine learning tak naprawdę zaczął się więcej rozwijać i pojawiły się coraz bardziej skomplikowane modele, no to ludzie przestali wiedzieć, co się tak w nich dokładnie dzieje. Były przypadki, że ktoś jakby zatrudnił model, wytrenował go, żeby na przykład odrzucał, czy tam definiował, które osoby mogą pójść na rozmowę kwalifikacyjną, jak było dużo kandydatów. No i potem okazało się, że ci kandydaci byli odrzucani, właściwie nie wiadomo dlaczego, większość kobiet była odrzucana. No a model był tak zwaną czarną skrzynką, więc po prostu nie było się w stanie znaleźć powodu, jakiego w bardzo prosty sposób zrozumieć, dlaczego ten model tak robi. I że to jest tak, że faktycznie osoby, które starały się o to stanowisko przypadkiem, te, które miały niższe kwalifikacje, faktycznie były kobietami i tak po prostu jest. Czy może ten model na podstawie dawnych danych, które zostały tam w jakiś sposób, na których on został wytrenowany, czy wtedy jakby ten model się nie nauczył przez przypadek, zamiast tego, że powinien patrzeć na kwalifikacje tych osób, ich doświadczenie, wiedzę, znajomość na przykład języków, czy nie zaczął po prostu patrzeć na płeć na przykład. I to jest wtedy zbajasowany model. No i tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie za wiele powiedzieć o tym, dlaczego tak to jest. No i teraz, żeby coś temu zaradzić, no to zostało wymyślone, że należy zacząć tłumaczyć te modele.
I tak jak na przykład to, co wyżej pokazywałam, to drzewo, no to ono się dobrze tłumaczyło, samo mówiło o co chodzi, w ogóle co robi, no to są modele, które są dużo bardziej takie blackboxowe, czarnoskrzynkowe, które tak naprawdę no nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo dlaczego. No ale teraz wyjaśnić można też nie tylko jakby modele, ale tak jak tutaj Wam pokazałam na tym obrazku, można też wyjaśniać dane. No i jakby cały myk polega na tym, że jeżeli pokażecie taki wykres, jak tutaj macie, osobie, która zupełnie nie ma nic wspólnego z medycyną, no to ona też załapie, że coś się tam rośnie, coś maleje, no i będzie okej. Ale w momencie, kiedy byśmy mieli takich wykresów kilka, albo by one były w jakiś sposób tam opisane jakimiś, nie wiem, współczynnikami, tak jak mamy, nie wiem, badania krwi, no to pewnie jakiś lekarz, no to z tych tabelek coś tam wyczyta, jakby to zwizualizować, no to ten lekarz też by wiedział. Ale taka osoba, która zupełnie nie jest lekarzem, no to zupełnie nie będzie wiedziała, o co chodzi, nawet jeżeli rysunek będzie ładny. No więc dane trzeba po prostu dostosować, ich sposób wytłumaczenia, sposób przedstawienia trzeba dostosować do tego, jaką, dla jakiej grupy my to przygotowujemy. Dla osób, które nie są specjalistami w dziedzinie i po prostu potrzebują na przykład się czegoś dowiedzieć z grubsza, jak to działa, trzeba przedstawić zupełnie inny model niż specjalistom właśnie, a także zupełnie inny model przedstawia się i zupełnie inne wykresy przedstawia się osobie, która jest na przykład osobą tworzącą również inne tam działającą w machine learningu, czy działającą w danych. Taka osoba będzie zupełnie inaczej działać i czytać właśnie te. No i właśnie tutaj taki przykład mam dla Was, żeby zobaczyć taką stronę. Ona mi została pokazana właśnie na jednym z przedmiotów dotyczących machine learningu. Chodziło o to, bo to jest strona stworzona na początku pandemii, dla osób, które, żeby wytłumaczyć ludziom, które nie rozumiały, w jaki sposób zmniejszenie kontaktów może wpłynąć na rozwój pandemii, bo po prostu się wcześniej z czymś takim nie spotkały, żeby to im w jakiś sposób wytłumaczyć i pokazać, że faktycznie zmniejszenie kontaktów z ludźmi no, będzie skutkowało mniejszą ilością zakażeń. No i teraz to jest takie trochę scrolling tutaj i na początku już widzicie tutaj mamy na przykład osobę, tą pomarańczową, która jest chora, no i ona się gdzieś tam spotyka w parku, potem ktoś tam idzie do swojego męża, ktoś tam gdzieś wraca i tak dalej. No i w momencie, kiedy przewijamy coraz bardziej tą stronę, no to tutaj widać, że pojawiają się coraz to kolejne osoby, no i widać w jaki sposób to się tutaj rozprzestrzenia nam ten COVID, tak, że tutaj ten ktoś przyniesie, tutaj ktoś przyniesie i tak dalej. No i to jest takie fajne przedstawienie, taka wizualizacja dla osób, które no zupełnie nie miały z tym wcześniej wspólnego nic, a dzięki temu no mogą to zrozumieć, tak? Oczywiście tutaj możemy potem różne rzeczy zmieniać, bo to fajna stronka, taka właśnie przykład wizualizacji, może nie do stworzenia w Pythonie tak od razu. Natomiast no to polecam sobie zajrzeć po prostu w wolnej chwili, żeby po prostu pooglądać sposób wizualizacji i przedstawienia tych danych. No i to jest właśnie sposób, w jaki można pokazać dane nie specjalistom i nie ekspertom. No i tak, po co ja mówię w ogóle o tej wizualizacji? No bo tak naprawdę wyjaśnialne uczenie maszynowe to jest połączenie machine learningu oraz wizualizacji. Bo co z tego, że my w jakiś sposób sobie wytłumaczymy te dane, tak jak było na przykład właśnie w tym wyniku z AutoML-a. No okej, wytłumaczyliśmy jakoś te dane, tylko pytanie teraz jest, kto spojrzy na te tabelki i kto faktycznie z nich coś wyciągnie. Czy nie lepiej byłoby, żeby to jakoś po prostu zwizualizować i żeby to było możliwe, żeby zobaczyć. Po prostu spojrzeć na to i wiedzieć, co jest lepsze, co jest gorsze tak od razu. No i oczywiście tego XAI-a możemy używać nie tylko po to, żeby wyjaśnić te modele albo pokazać komuś, jak działa jakieś zjawisko. XAI jest bardzo często również wykorzystywany do debugowania i ulepszania modeli. Czyli na przykład zobaczycie, że w waszych wynikach tego, co tam się dzieje, w waszych wynikach modelu, no to widać, że ten model faktycznie no, uczy się, tak jak ten przykład był pierwszy, uczy się, że kobiety trzeba odrzucać, bo tak, bo nie ma jakby wszystkich innych rzeczy nie bierze pod uwagę, tylko bierze właśnie tą zmienną.
I wtedy wiecie, że należy ten model jakoś poprawić, może jakieś inne dane mu dać, może jakieś wam nie wiem, współczynniki pozmieniać, wszystko. Różne rzeczy możecie porobić. No i wtedy to jakby wyjaśnienie pomaga wam w jakiś sposób w zdebagowaniu i ulepszeniu waszego modelu. Możecie też dzięki niemu polepszać, porównywać różne modele między sobą, żeby też właśnie zobaczyć, jakie one mają, nie tylko jakie mają accuracy, ale także które zmienne biorą bardziej pod uwagę, a które nie. Kiedy na przykład robicie jakiś model związany z medycyną i po prostu zapytacie, nie wiem, jakiegoś eksperta i on wam powie, że nie, ale faktycznie to ta zmienna jest bardziej, nie wiem, ważna niż ta druga i ten wasz model, który mówi, że to jednak ta druga, to mówi nieprawdę. I trzeba wtedy potem jakoś poprzeuczać ten model, żeby on coś zaczął innego myśleć. Jednak my podczas tego warsztatu zajmiemy się częścią dotyczącą wyjaśniania modeli i tego, jak te różne właśnie wyjaśnienia działają. No ale żeby się tym zająć, no to na początku wytrenujemy model na naszych danych. Będzie to bardzo podstawowy model drzewa decyzyjnego, po prostu żeby wam coś pokazać i żeby skorzystać z tej wiedzy, którą nabyliście i tydzień temu i dzisiaj związaną z drzewami. Natomiast jeżeli będziecie chcieli, no to ta biblioteka, której będziemy używać do naszego trenowania modelu, posiada wiele różnych oczywiście parametrów, które można poustawiać i wtedy wasz model będzie miał dużo lepsze inne metryki, będzie się wolniej przeuczał, bo tak jak zobaczycie, mój model ma tylko 4 warstwy, bo się potem szybko przeuczał, bo on jest tak prosty, że tak wyszło. No ale to zanim dojdziemy do modelu, no to tak jak pewnie mieliście już na pierwszych warsztatach, trzeba coś zrobić z naszymi danymi, bo jak takie dane mu wrzucimy, jak tutaj jest, jak tutaj je dostaliśmy, no to on w ogóle się nie wytrenuje. Po pierwsze dlatego, że tutaj są jakieś dane typu object i on to już w ogóle nie zrozumie, o co chodzi. Poza tym są dane, które mają nany, czyli które mają braki wartości. Możemy sobie wklepać taką funkcję od naszego data frame'u info i wtedy pojawi nam się informacja nie tylko jakiego typu jest tam ta bramka danych, którą wstawiliśmy do tej funkcji, natomiast pojawi nam się też informacja o wszystkich kolumnach i o ilości zmiennych, które nie są nulami. No i właśnie możemy zobaczyć, że na przykład w zmiennej wiek jest 714 wartości nie będących nulami, a w innych jest po 891. No to znaczy, że coś z tymi nulami trzeba będzie zrobić. Tutaj mamy jeszcze numer kabiny, też mamy nany i trzeba będzie też coś z nimi zrobić. Tutaj mamy imiona. Jakby tutaj to jest funkcja służąca do policzenia, ile jest unikalnych wartości w danej kolumnie. No i teraz w naszej kolumnie mamy 891 unikalnych imion i tyle samo jest pasażerów. No więc jak to imię, każde jest jakby inne. No i ta kolumna jakby nadaje się nam do usunięcia, bo teoretycznie mogłaby nam mówić o płci, no bo tam imiona żeńskie, męskie. Natomiast tak naprawdę taką informację posiadamy już w innej kolumnie, no więc ona nam tutaj się za bardzo nie przyda. No i teraz musimy coś zrobić jeszcze z całą resztą naszych zmiennych, które mają nie te typy, co trzeba i zawierają za dużo nanów. Zaczynamy od zmiennej kabin. No i tutaj właśnie widać, że jest bardzo dużo tych nanów. No więc ja postanowiłam, uznałam, że jakby ważniejsze będzie to, że ktoś miał jakąś swoją kabinę i to, czy jej nie miał, niż to, jaki numer dostał tej kabiny. No bo prawdopodobnie były to po prostu osoby, które miały tam wyższą klasę, czy były bogatsze i stać ich było na to, żeby sobie wykupić osobną kabinę. No i teraz za pomocą tutaj jakby nakładania takiej maski na naszą kolumnę kabin, jesteśmy w stanie powiedzieć, że jeżeli jest to nan, no to nasza kolumna od teraz będzie zerem, no a potem jak już to tak zmieniliśmy, no to jeżeli nasza kolumna nie jest zerem, no to mówimy, że będzie w takim razie jedynką. No i w ten sposób możemy sprawdzić, co nam wyszło, używając tego samego kodu,
W ten sposób dowiadujemy się, że teraz już mamy tylko dwie wartości unikalne, no i nie mamy żadnych braków danych, co nam się bardzo podoba. No następnie jeszcze zmieniamy typ danych na int, żeby nam się tu już ładnie wszystko tu jest nasze cabin i jest tu już int. Osoba, jakby kiedy ta osoba weszła na pokład. Z tym, że no płeć to mamy tylko dwie w tych danych, więc po prostu zamieniamy je w bardzo prosty sposób na 0 i 1, takim po prostu warunkiem w naszych danych. Natomiast jeśli chodzi o bilet, to tutaj również jest 681 wartości unikalnych. I prawdopodobnie z opisu danych no to wynikało, że na przykład można było kupić bilet tam na 2-3 osoby i to pewnie była rodzina, tylko że informacje o tym, o rodzinie mamy już w informacje o rodzinie mamy już właśnie w zmiennej dotyczącej tam krewnych i rodziny, która była na pokładzie, więc w sumie to ta zmienna też możemy ją usunąć, bo nie powinna nam dawać za wiele informacji. Dobra. Teraz mamy kolumnę, w której po raz pierwszy pojawiają się nany, takie, które, z którymi będziemy chcieli coś faktycznie zrobić, innego niż zamienić na zera. Z tym, że tutaj po prostu policzyliśmy, że to są tylko dwa nany, no a dwie osoby na 891, no to pewnie te osoby po prostu nie wsiadły, bo i przeżyły, więc może po prostu im się poszczęściło i nie wsiadły na ten statek tego dnia, więc po prostu ja tutaj zaproponowałam, żeby je za pomocą funkcji drop po prostu usunąć tutaj z naszego spisu danych, bo to są tylko dwie wartości. A pozostałe mają jako wartości kolumn mają S, C i Q, no to są kolejne symbole kolejnych portów, w których ludzie wsiadali, no i po prostu zamieniamy to na wartości numeryczne. Natomiast teraz zaczyna się ciekawsza część, ponieważ jak mamy dane, jak mamy zmienną age, mamy kolumnę age tych danych, no to w niej jest ponad 140-150 wartości, które są jakby nanami. No ale to już jest bardzo duży procent naszego zbioru danych, no to jest około 20%, no to trochę głupio to usunąć, no bo to będzie miało jakieś inne również wartości. No więc musimy w pewien sposób zinputować nasze dane, to znaczy musimy po prostu te dane w jakiś sposób uzupełnić. No i jeden z pomysłów, jak możemy uzupełniać te dane, jest po prostu na przykład wstawienie do zmiennej, w miejsca tych nanów wstawienie średniej z innych wartości. No ale żeby nie zrobić tego po prostu średnią, to możemy jeszcze popatrzeć na to, że możemy wybrać sobie, że policzymy średnią osób, które są kobietami i które podróżowały w pierwszej klasie. Policzymy średnią ich wieku i następnie potem będziemy mogli właśnie te wszystkie kobiety, które nie mają wpisanego wieku, ale są właśnie kobietami i podróżowały w klasie pierwszej, że możemy im zamienić tego ich nana na taką średnią właśnie pozostałych osób, które były właśnie na tym statku wtedy. I w ten sposób postępujemy z każdym innym tutaj przypadkiem. No mamy kobiety, mężczyźni i trzy różne klasy, więc jest to 6 możliwości. No i teraz jak możemy sprawdzić, już nie mamy żadnych tutaj komórek, w których nie mamy żadnych obserwacji, które nie mają informacji na temat wieku. No i to nam się bardzo podoba. Bo w tym momencie tak naprawdę dochodzimy już do momentu, w którym mamy taki data frame, z którego bardzo fajnie się będzie korzystać modelowi i on będzie w stanie się na tym wytrenować. Natomiast zanim zaczniemy jeszcze na dobre trenować, no to jeszcze trzeba podzielić nasze dane, no bo tak jak mówiłam, nie możemy, jak mamy dane treningowe i testowe, znaczy, jak mamy wszystkie dane, to musimy je podzielić na dane treningowe i na dane testowe, żeby nam się model nie przeuczył, żebyśmy mogli sprawdzać jego właśnie
to czy się na przykład nie przeuczył. No i tak jak widzimy, tutaj używamy funkcji train test split, która tutaj z parametrem 0,2, czyli bierze 20% mniej więcej obserwacji jako zbiór testowy, a reszta jako treningowy. No i tak jak tutaj wyświetlimy sobie zbiór testowy, to nie jest to takie po prostu odcięcie, tylko jest to w jakiś sposób wylosowane, czy tam w jakiś sposób wybrane kolumny, że one nie są po prostu po kolei. No dobra, tu jeszcze się raz upewniamy, czy zupełnie w innej, czy we wszystkich innych kolumnach też nie ma żadnych jeszcze nanów, ale jak widzimy, nigdzie nie ma, czyli jest dobrze. No i przechodzimy do naszego modelu. Trenowanie modelu jest krótkie, bo tak jak mówiłam, model jest dość prosty. Jest to po prostu decision tree classifier z biblioteki Sclen, którą mamy u góry zaimplementowaną. Jedynie co tutaj, jaki parametr ja dodałam, to jest głębokość. I teraz to drzewo, no tutaj dopasowujemy, a potem tworzymy predykcje dla danych treningowych i predykcje dla danych testowych. Po co dwie? No po to, żeby zobaczyć, czy model się nie przeucza. Zanim tutaj włożyłam mu głębokość 4, to pierwsze tutaj wyniki zamiast akuracji 84 i 82, to na zbiorze testowym było akuracji 76, a na zbiorze treningowym 98, czyli naprawdę wybitne przeuczenie modelu. No i właśnie, żeby czegoś takiego uniknąć, no to tutaj będziemy, no to tutaj właśnie w ten sposób możemy sprawdzać, czy nie mamy żadnych takich tutaj numerów. No i dobra, przechodzimy teraz już de facto do wyjaśniania tego modelu naszego, bo owszem jest to drzewo, ale zawsze możemy je jeszcze wyjaśnić za pomocą różnych narzędzi, które w bardzo fajny sposób wizualnie przedstawiają różne rzeczy. I pierwszą rzeczą, którą będziemy pierwszą rzeczą, której będziemy używać, to jest breakdown. No i teraz on jest używany do tego, żeby zrozumieć predykcję modelu, ale dla pojedynczej obserwacji. To jest bardzo ważne, bo jak mamy nasze wszystkie możliwości, w jaki sposób możemy wytłumaczać nasze modele, tłumaczyć je, no to jakby mamy te, mamy możliwość tłumaczenia lokalnie i globalnie. I lokalnie to jest właśnie, że bierzemy jakąś jedną obserwację, bierzemy tam na przykład pana jakiegoś, nie wiem, Henryka czy Jimmy'ego, który był właśnie na statku Titanic i po prostu dla tej obserwacji tutaj tworzymy jakieś wytłumaczenia i patrzymy, no dobra, no to dla tej osoby wiek na przykład miał kluczowe znaczenie dla tego, czy ta osoba przeżyła, czy nie. Natomiast globalnie, no to już wtedy są takie narzędzia, które mówią, takie podsumowują właśnie te informacje, uśredniają i w jakiś tam sposób dochodzą do takich wniosków, które możemy użyć potem do mówienia ogólnie o modelu, bo jak mamy lokalne wytłumaczenie, no to to jest tylko wytłumaczenie o jednej rzeczy. I tak jak zobaczycie niżej, w tych przykładach, które zaraz Wam zaprezentuję, nasze te wytłumaczenia dla każdej z obserwacji mogą być zupełnie inne i one mogą się nie pokrywać i w żaden sposób nam nic więcej nie mówić, oprócz tego, że akurat jedna taka obserwacja tak wyglądała. Kiedy mamy wytłumaczenia globalne, no to możemy już coś więcej powiedzieć, że tak ogólnie jest tendencja taka, że. No i teraz nie ma oczywiście jednego takiego głównego sposobu na pokazanie, najlepszego sposobu na pokazanie, na wytłumaczenie modelu. Natomiast breakdown jest po prostu jedną z takich możliwości. No i tutaj możemy zobaczyć, jest to pierwszy rysunek taki, takiego wykresu. No i teraz mamy nasza obserwacja, ma tutaj wiek 8, jest, podróżowała w klasie pierwszej, był to mężczyzna, wsiadł w Southampton i krewnych miał 0, którzy razem z nim podróżowali. No i teraz na początku, jako pierwsza tutaj informacja, to jest, że jakby jest to średnia ze wszystkich predykcji. Następnie ustalamy zmienną jakąś, czy na przykład zmienną age i patrzymy, jak z tą ustaloną zmienną
i pozostałymi ustalonymi zmiennymi, jak ta jedna się zmienia, jak się zmienia nasza predykcja. I następnie, kiedy ta czerwona kropka, to jest po prostu średnia z tych wszystkich właśnie możliwych przypadków, co tutaj się wydarzyło. No i kiedy mamy już ustaloną tą średnią, no to wybieramy kolejną, na przykład tutaj klasę, w której podróżowali pasażerowie i robimy dokładnie to samo. I to są te czerwone kropeczki, które tutaj widzimy już z wartościami. No i na przykład na tym przykładzie ta bazowa informacja to było to 0,23, no ale jakby wartość dla tego wieku wyszła, że to jest 0,5 tak naprawdę. No i teraz w jaki sposób breakdown to przedstawia? Otóż on przedstawia, że właśnie jest ta początkowa wartość, ta średnia, i na później on po prostu dodaje tą wartość taką. No i w ten sposób tutaj wychodzi nam wartość końcowa. W jaki sposób to zaimplementować? Tutaj tworzymy funkcję, która będzie naszą funkcją predykcji. I tutaj na początku, korzystając z pakietu DALEX, tworzymy explainera, w którym mówimy, jaki mamy model. To znaczy, to jest po prostu nasz model, który wytrenowaliśmy wcześniej. Podajemy mu dane treningowe, dane testowe, żeby mógł sobie tam porównać i powiedzieć, co mu wyszło. Natomiast również podajemy właśnie tą funkcję. Po czym poznać, że ten explainer się dobrze zrobił? No po tym, że wyświetli na przykład w Pythonie takie ładne sprawozdanie z tego, co zrobił. To znaczy miał 711 rzędów danych w 8 kolumnach. I to, co nas jeszcze tutaj interesuje, no to jaka była minimalna i maksymalna wartość i średnia. I tutaj warto zaznaczyć, że jeszcze raz, że tutaj ten problem, który my rozpatrujemy, to jest problem klasyfikacji. Tutaj to był problem regresji, no i te wyniki mogły wychodzić takie 0,42. No ale u nas, no to raczej wypadałoby, żeby model jednak stwierdził, że to jest albo 0, albo 1, no bo tak chcemy od niego. No i tu jest średnia, ta 0,27, która będzie nam tutaj bardzo przewijała się za każdym razem. No i tutaj mamy pierwsze wytłumaczenie z pomocą naszego breakdowna, naszego modelu. Wybieramy obserwację numer 500, bo po prostu musimy wybrać jakąś obserwację. No dla tej obserwacji ładnie widać, że model tutaj postanowił, którą właśnie posłużyć się zmienną. No i za pomocą po prostu wyplotowania dostajemy taki wykres. No i tak jak widzimy, tutaj na początku mamy średnią, która była właśnie tutaj wcześniej wspomniana. I potem nasz model idzie po kolei, bierze płeć i klasę, no i jakby z powodu właśnie, z ich powodu zwiększył tą predykcję o 0,72. Potem stwierdził, że wiek tej osoby, bo to była kobieta, no to już właściwie nie wpływał na nic, tak samo na to, kiedy wsiadła i z iloma osobami płynęła. Niewielką zmianę jeszcze w górę miała tutaj cena naszego biletu. No i końcowo predykcja wyszła 1, czyli że ta osoba po prostu przeżyła. No i faktycznie przewidziana została przez model jakby wartość 1. No i żeby to nie było, że ja sobie tutaj opowiadam bajki, to tutaj możemy podejrzeć właśnie tą zmienną, którą tutaj, tą obserwację, którą tutaj tłumaczymy. No i mamy naszą klasę. Faktycznie jest 2, była to kobieta w wieku 30 lat i tak dalej. Więc no faktycznie to wygląda jakby ten model, no faktycznie tutaj i to nasze wytłumaczenie miało jakieś ręce i nogi. Tutaj mamy kolejną osobę. Tym razem, jak widzicie, już zupełnie inną stronę poszedł ten model i jego wytłumaczenie, bo jak widać, te kreski są czerwone, idą w lewą stronę i jeszcze mają minusy na początku, to nie jest przypadek, bo tutaj to znaczy, że od średniej ten model, to wytłumaczenie, jakby czy ten model doszli do wniosku, że jakby no ta osoba to w sumie miała takie wartości, które no wskazują na to, że jednak nie przeżyła tutaj pobytu na statku. No i tak jak widzimy, no to mężczyzna, więc to już od razu bardzo drastycznie zmniejszyło jego
tutaj szansę na przeżycie. I potem mamy jeszcze wiek 45 lat, no to już w ogóle, bo jeżeli byłby dzieckiem, no to może sytuacja by się inaczej troszeczkę przedstawiała, natomiast to, że, no, że był mężczyzną, nawet to, że był w pierwszej klasie, no to niewiele zmieniło. I teraz ważna rzecz, bo my tutaj plotujemy te właśnie nasze predykcje, natomiast tutaj możemy po prostu wypisać sobie to, co nam wyjdzie z naszego explainera i możemy tak naprawdę te wszystkie informacje podejrzeć, no tylko, że one nie mają wtedy takiego ładnego wyglądu tutaj, czyli znowu jesteśmy tabelka, a wykres, no i raczej wykres wygrywa, przynajmniej w moim odczuciu. Natomiast jeśli ktoś chce poznać dokładne tutaj wartości różnych rzeczy, no to tutaj właśnie w taki sposób można to podejrzeć. No i predykcja oczywiście zero. Tutaj dane dotyczące tej osoby, która była tutaj analizowana. No i teraz są pewne plusy i minusy tego rozwiązania. Plusem jest to, że jest to, jakby może to być breakdown stosowany do wielu różnych modeli, pod warunkiem, że zwraca ten model pojedynczą liczbę dla pojedynczej obserwacji. Co więcej, no jak widzieliśmy, te wykresy są jakby dość proste do zrozumienia, nawet jeśli się nie dostanie za dużego wsparcia w ich zrozumieniu, no to właściwie widać mniej więcej, o co chodzi. Wystarczy tam poczytać te informacje i mniej więcej o co chodzi widać. Jednakże jeśli model, jeżeli te nasze zmienne zawierają pewne interakcje między sobą nawzajem, no to ten model już może pokazywać nam zupełnie inne, dziwne wnioski i zaraz zobaczymy, jak tego uniknąć i jak to, co z tym można zrobić. Natomiast no, trzeba pamiętać również, że breakdown to są wytłumaczenia lokalne, i na jego podstawie nie powinniśmy wysuwać wniosków na temat całego modelu, jak on postępował, bo tak jak widzieliśmy, dla jednej osoby to zielone, dla drugiej to czerwone i zupełnie inne też były brane pod uwagę zmienne. Przejdźmy do kolejnego narzędzia do wytłumaczania. Jest to SHAP, czyli tak zwane Shapley Additive Explanations. I to również jest wytłumaczenie lokalne, natomiast ono proponuje rozwiązanie dla tego problemu, które przed chwilą przedstawiłam dla breakdowna, czyli tego problemu z zależnymi od siebie zmiennymi. No i to, czego nie wspomniałam, tutaj mamy wykresy breakdowna właściwie na początek. I to, czego nie wspomniałam, to, że w breakdownie ma znaczenie kolejność zmiennych tutaj na tym wykresie, w szczególności wtedy, kiedy te zmienne są od siebie zależne. Bo jak tutaj możemy zauważyć, na przykład tutaj mamy taki jeden przypadek, że tutaj to jest właściwie ta sama osoba, tylko ona jest w innej kolejności, są te dane poukładane. No i teraz dla tego ułożenia właściwie bardzo duże znaczenie miało to, że ta osoba podróżowała w klasie numer 1. No i to było podwyższenie naszego wyniku o aż 0,23. No to bardzo duży skok. Natomiast przy innej kolejności możemy zaobserwować, że właściwie tutaj klasa pierwsza była już nawet jakby ujemnie, miała ujemny wpływ na jaką naszą predykcję. Końcowo wyszły nam takie same predykcje, no ale jeżeli my chcemy zobaczyć, które zmienne są tak naprawdę te najważniejsze i dzięki którym nasz model nam mówi to, co mówi, no to nie jest dobry pomysł, jeżeli mamy zależne zmienne, no jak widzimy, no tutaj się diametralnie różnią te rzeczy. No i nasz SHAP przychodzi z pomocą, bo on uśrednia te wartości wkładu zmiennych w wynik i to jest właśnie taka średnia ze wszystkich tych możliwych kombinacji i ułożeń, które tylko jakby się SHAPowi uda zrobić. No i to jest jakby bardziej odporne na wszelkie interakcje i zależność między zmiennymi. Bardzo podobnie tutaj tworzymy za pomocą explainera nasze informacje, natomiast one również są lokalne, czyli tutaj będziemy mieć tylko informacje dla tego pasażera numer 500. No i ważne jest, że w przeciwieństwie do breakdowna tutaj musimy po prostu powiedzieć, jaki jest jeszcze typ. No i dla naszego tutaj pasażera numer 500
to jest kobieta. No i zobaczmy, że faktycznie tutaj dla tych uśrednień, tych możliwych przemieszań, no to faktycznie, że płeć jest jedną z najważniejszą, tak właściwie tutaj zmienną. Natomiast potem jest klasa, potem jest wiek i tak dalej to idzie. To są wartości bezwzględne, to jest podporządkowane wartościami bezwzględnymi tutaj. No i również w tym wypadku możemy zobaczyć, jak to tutaj wygląda jakby od środka troszeczkę. Tutaj mamy naszego drugiego pasażera i u niego, no tutaj mamy zmienną tutaj płci. No ale zobaczmy tutaj, tym razem nasza klasa jednak okazało się, że ma jakieś znaczenie. Może nie jest to jakieś bardzo duże znaczenie, no ale zawsze no jest to jakaś kluczowa historia tutaj. Tak? To nie jest jakaś tam podrzędna zmienna, tylko okazuje się, że jest ważna dla naszego pasażera 640. No i ta jakby shapley values, czyli tak zwane shap, może być użyte do wytłumaczania bardzo różnych zmiennych. Natomiast minusem tej metody, przez to, że ona jakby musi zrobić te wszystkie przetasowania, żeby móc wyliczyć tą średnią, jest to, że dla dużych modeli jest po prostu czasochłonna. Więc jeżeli macie duży model, no to trzeba to przemyśleć, czy to należy tak zrobić, czy nie ma lepszej alternatywy. Następnie mamy kolejną metodę, która nazywa się Ceteris Paribus i chodzi w niej o to, że jedną zmienną wybieramy, pozostałe zostawiamy bez zmian i tą jedną zamieniamy i patrzymy, co się dzieje. Tutaj ważne, co warto zauważyć, tutaj była funkcja predict parts w poprzednim, natomiast tutaj mamy predict profile, czyli już trochę inna funkcja, żeby nam wyszły trochę inne wykresy. No i tutaj te wykresy, które tu powychodziły na tym prostym modelu drzewa decyzyjnego, no są bardzo proste i raczej widać, że ten model podchodzi do tego bardzo tak zero-jedynkowo. Natomiast tutaj można zobaczyć jeszcze taki ładny rysunek z książki, którą Wam na końcu polecę. No i tutaj jakby widać, że ten model był bardziej skomplikowany. I teraz może na tym przykładzie powiem Wam, że tutaj ta niebieska kropka to jest nasza oryginalna wartość tej naszej wybranej zmiennej. Pozostałe są cały czas takie same. No i teraz tą niebieską kropkę my tak jakby ruszamy tą wartość i patrzymy, jak się zmienia nasza predykcja. I że na przykład dla wartości tam mniejszego, bo to jest też faktycznie zrobione na zbiorze danych Titanica, więc tak jak możemy zauważyć, tak jak wiemy, że jeżeli wiek się zmniejsza, no to te szanse na przeżycie rosły, więc tutaj ta predykcja również. I ostatnim na dzisiaj jeszcze zapomniałam powiedzieć, że to jest też lokalne, tak? Tutaj też wybraliśmy tutaj jedną obserwację. No i tutaj ostatnią metodą, którą chciałabym dzisiaj przedstawić, jest Partial Dependence Profile, który jest metodą globalną, więc na podstawie niej można wyciągać jakieś wnioski dotyczące ogólnie, jak działa nasz model, w jaki sposób się uczy, na czym i czym się tłumaczy. Tutaj możemy powybierać na przykład różne zmienne. Ja akurat wybrałam 4, bo wydawały mi się najbardziej ciekawe do przedstawienia tutaj. I możemy to przedstawić w taki sposób. To w sumie wygląda dość podobnie jak przed chwilą ten Ceteris Paribus, bo to jest w sumie bardzo podobna sprawa, tylko że jest globalna. Bo głównym celem tej naszej metody jest, żeby zrozumieć, jak zmiany jednej zmiennej wpływają na ogólną predykcję modelu. To jest łatwe do pokazania i też zrozumiałe, a na jednym wykresie nawet można pokazać, jak ktoś będzie chciał różne modele i żeby można było to porównać tak po prostu na sobie. I tutaj możemy po tym popatrzeć, że faktycznie w naszych danych i nasz model też tak stwierdził, że jeżeli ktoś był płci męskiej, no to miał niewielkie szanse na przeżycie. Jeżeli był kobietą, no to już znacznie większe.
Tutaj, jeżeli ktoś nie był z klasy, w klasie pierwszej albo drugiej, tylko był w trzeciej, no to jego szanse na przeżycie znacząco malały. Kiedy mieliśmy wiek, no to też tak jak wcześniej było wspominane, no to właśnie młodsi pasażerowie mieli większe szanse na przeżycie niż starsi, a liczba rodzeństwa, którą ktoś tam miał ze sobą, czy krewnych, jeżeli była powyżej trzech, no to wpływała też jakby troszeczkę bardziej negatywnie niż jak była mniejsza. No czyli podsumowując tutaj nasze wyniki jakby, faktycznie kobiety, no i młodsze osoby z mniejszą ilością z tutaj krewnych niż trzy, a także tutaj nie będące w klasie trzeciej, miały większe szanse na przeżycie. I nie ma dużego zaskoczenia, to można się ucieszyć, że nasz model faktycznie powiedział mniej więcej to samo, co ten tutaj przykład z modelu, który pokazywałam na początku, z tamtego drzewa, bo właśnie z tamtego też wynikało, że kobiety albo chłopcy poniżej 9,5 lat, podróżujący z mniejszą ilością niż trójka rodzeństwa, miały tutaj większe szanse na przeżycie. To wytłumaczenie jest wytłumaczeniem globalnym, natomiast tak naprawdę musimy tutaj też uważać na to, w jaki sposób będą, znaczy te zmienne nie będą ze sobą skorelowane. Bo jeżeli będziemy mieć na przykład dane dotyczące mieszkań, teraz będziemy mieć jedną zmienną dotyczącą powierzchni mieszkania, a drugą ilości pokojów. No i teraz będziemy na przykład, wszystko zostawimy stałe oprócz ilości pokoi. No i teraz, kiedy będziemy zmieniać, zmniejszać i zwiększać liczbę pokojów, no to może nam w pewnym momencie wyjść na przykład taka sytuacja, że będziemy mieć bardzo niewielkie mieszkanie, a okaże się, że na przykład mamy 10 pokojów. No i to jest bardzo absurdalna sytuacja, a ona jest spowodowana tym, że te zmienne są właściwie skorelowane. My to wiemy, a model sobie tak pofantazjuje, no i wyjdzie nam coś bardzo, bardzo nierealnego, więc na to trzeba uważać, tak samo jak w Ceteris Paribus, które było przed chwilą. I teraz chciałabym Wam jeszcze pokazać takie narzędzie Arena, dzięki któremu możecie obejrzeć właśnie ładne wykresiki w takim mało, w taki sposób, kiedy Wy za dużo nie kodujecie. I to jest po prostu narzędzie gotowe do otwarcia w internecie, tylko że tam są już przygotowane jakieś dane. I te dane, które my będziemy teraz patrzeć, to są dane dotyczące cen apartamentów w Warszawie, które zostały sprzedane w latach 2007-2008, więc te ceny mogą być różne trochę niż te aktualne. Natomiast no, po prostu można się tym pobawić, popatrzeć, jak to wygląda. No i kiedy wchodzimy w to narzędzie, jak wpiszecie Arena Xai czy Arena GitHub, to na pewno Wam wyskoczy. I wtedy możemy na przykład wybrać właśnie ten zbiór danych. Na początku nam się pokazują jakieś wykresy, ale to nie te nas będą interesować, więc po prostu przeciągamy je niżej. I te, które byśmy my chcieli zobaczyć, to jest właśnie partial dependence, czyli ten, który mieliśmy przyjemność niedawno właśnie zobaczyć. No i tutaj możemy zobaczyć, że no wyszło na przykład na tych danych, że kiedy te domy były konstruowane tam w latach powiedzmy PRL-u, w czasie wojny, no to ich ceny są niższe niż te, które były konstruowane albo wcześniej, albo później. No i tutaj możemy też na przykład zmieniać liczbę, zmieniać tutaj naszą zmienną i na przykład powiedzieć, że ilość pokojów, od ilości pokoi też to zależy, albo na przykład od powierzchni nasza cena zależy, tak? No i teraz możemy też oczywiście dodać nasze dane breakdown. I tutaj możemy też zmienić, że akurat chcemy obejrzeć mieszkanie, które miało 146 metrów i było na Pradze, więc no jego tam była średnia jakaś podana. No i tutaj analizujemy po prostu nasze informacje, tak jak analizowaliśmy je nienormalnie. No i tutaj oczywiście jest informacja o powierzchni, że ona skutkowała spadkiem, ale również tutaj lokalizacja. Natomiast to, że tam to właśnie było na pierwszym piętrze albo że było
w roku 2009 zrobione, czyli relatywnie nowe, skutkowały podwyższeniem tej predykcji. Tak samo możemy tutaj zobaczyć na Shapley Values, które już dzisiaj też widzieliście, a także CTI z Paribus, tutaj też w jakimś takim wydaniu. To jest fajne narzędzie, polecam się tym pobawić tutaj. A z takich jeszcze rzeczy, które Wam polecam, to jest książka tutaj w internecie dostępna i tutaj macie wszystko wytłumaczone, tak nawet ze szczegółami matematycznymi. Sporo jest po angielsku, ale myślę, że to nie będzie dla większości osób problemem. I mamy tutaj właśnie informacje i bardziej szczegółowe wytłumaczenie matematyczne też różnych właśnie zagadnień związanych z wytłumaczalnym uczeniem maszynowym. Nawet na końcu macie jakieś wskazówki dotyczące kodu. Także jak ktoś z Was będzie miał chwilę czasu i natchnienia, no to zapraszam do zapoznania się. Jednocześnie było to moje źródło też jakiegoś tam inspiracji, a także tutaj ładnych obrazków. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Życzę powodzenia w Waszej tutaj przygodzie z KSAJ-em. Dziękuję Ci bardzo, Agato. Już sekundkę, tylko mi się okno schowało, więc nie widzę. O, super, dobra. Trochę technologii, człowiek się gubi. Dobra, dzięki wielkie, naprawdę. Mega mi się podobał ten warsztat. Mam nadzieję, że Wam również też się podobał, więc możecie napisać w komentarzu, jak Wy go odebraliście. Myślę, że taką dawką wiedzy, no to już naprawdę uczenie maszynowe stoi przed Wami tak otworem, a też możecie, myślę, spokojnie zacząć wgłębiać się jeszcze większe historyczne tajniki katastrofy Titanika, tak? Jeszcze chciałbym w sumie już na koniec tego warsztatu też bardzo podziękować osobom, które nie tylko pracowały podczas prowadzenia warsztatów, ale też tak jakby backdoorowo, czyli dziękuję Tobie również, Agato. Wiem, że tak dużo było spraw organizacyjnych tutaj, ale również Kalinie Jażdżyk, Mateuszowi Nędzi oraz Pawłowi Wojciechowskiemu. Mega naprawdę team, super mi się z Wami pracowało. Mam nadzieję, że było też fajnie. Dobra. Jeszcze jedna sprawa. Tak, będzie ten warsztat Deep Sense'a w następny wtorek. On będzie też z Pythona o 16:30, więc jeżeli właśnie tam chcecie jeszcze bardziej pogłębić już taką bardzo, może można rzec, domain specific, tak, wiedzę o uczeniu maszynowym w medycynie, to też jest świetna, świetna okazja ku temu. Dobra, także chyba od nas to tyle, dziękujemy bardzo i cóż, mam nadzieję, że jeszcze będą jakieś przyszłe warsztaty, na których się zobaczymy. Dzięki.